No to gruczoły parzyste krokowe u świni w tym wypadku. Tutaj mamy jądra świniaka. Tu jest jajo. Naczyniowód. Jeżeli dobrze kojarzę, to to jest... To jest chyba moczowód. Znaczy nie moczowód, tylko ten. No, pęcherz moczowy. O właśnie, dzięki bardzo. I tutaj ciężko określić, co to by było dalej. Dobra, może tu. Tu jest prącie pana świniaka. Takie śmieszne, zakręcone. Jak widać. Tu jest całe prącie, tylko że tu jest żołądź sama. To ciemniejsze. Co tu dalej? Tu masz znowuż te gruczoły parzyste. Pęcherz moczowy i gruczoły przymoczowe, ale nie pamiętam, jak się nazywały. No więc tutaj rozerwane jąderko pana świnia, ujście. Dobra, przechodzimy.